Halo, halo moi drodzy, witajcie w kolejnym odcineczku z Farm Managera. Wciąga ta gierka Diabli. Zauważcie, już mamy 1 720 000. Wziąłem kolejny kurs, teraz badam już ogólnie te kursy po 30 dni, które tam powiedzmy zmniejszają procentowo zakażenia powiedzmy naszych plonów. Po małej widzicie tutaj wyrastają mi już jabłuszka, wiśnie i gruszki. Tu są dwa zasadzone pola nowe. Pszenica 33 dni, kukurydza zaraz będzie. Wykusiłem już grykę, jak i rzepak. Miodu troszkę się narobiło. Troszkę się zmieniło, jak widzicie. Dobudowałem sobie tutaj wiatę garażową. Dokupiłem parę ciągników, traktorów, ciągników, jak kto woli. Mam chyba też po dwa kultywatory, troszkę zraszaczy więcej. No bo to de facto, wiecie, stale, jak jest kilka pól, no to jednak tych maszyn potrzeba kilka, żeby nie było problemów. Ogólnie powchodziły jakieś patche ostatnio, moi drodzy. Warto na pewno się temu przyjrzeć i powiem wam też, że no, zmniejszyli teraz przychody z elektrowni, jak się nie mylę. Elektrownie teraz dają nam mniej. Elektrownie wiatrowe, oczywiście chodzi mi tutaj o to. Chyba coś może z pomidorami robili, nie jestem do końca pewien, bo tak czy siak sporo zarabiamy. No patrzcie, tu pomidory 12 tysięcy, tu 6 tysięcy, to zależy tam ile ilościowo, pewnie sprzedałem 14. No i jeszcze zależy od pory oczywiście. No ale dobra, co tu mamy? Weź kredyt. Nie potrzebuję kredytów, choć mam oczywiście możliwość wzięcia pożyczki nawet tej najwyższej, tak? Czyli to jest bodajże 1 milion, na to wychodzi, tak? Oprocentowanie 5-procentowe, ale my podziękujemy. No i co, zostało nam wyhodować jedną krowę i będziemy mieli zrobiony jakby rozdział, więc no nie pozostaje nam nic innego jak tylko rozrodzić nasze tutaj krówki, nasze statko. Będziemy mieli wtedy po 12 krów, na to wychodzi. To bardzo fajnie, bardzo fajnie. Oczywiście dalej zbieranie pomidorków. Oczywiście tutaj bez zmian, pole kukurydzy gotowe do zebrania. Kombajn, oczywiście tutaj podwójna ekipa, niech sobie tą pole zrobią. No i czekamy aż przeskoczy zadanko, że zostało ukończone. O, chyba opłaty jakieś doszły, bo widzę troszkę kasy mi spadło. Ale to się odrobi. Rozdział 5, pogłębienie wiedzy i poszerzanie horyzontów. Czemu nie kupiłeś jeszcze sobie sadzarki do roślin, ciągle sadzisz sadzonki ręcznie? Kup sadzarkę na giełdzie, masz zasad czerwoną paprykę, jest bardzo opłacalna. Papryka jest bardzo opłacalna, powiadasz? A którą ty sadzarkę, mój drogi, chcesz? Kup sadzarkę. Ha! Żeby jakaś nowa sadzarka doszła? Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Siewniki sadzarki. Sadzarka. Ona pozwala sadzić kapustę, widzę tutaj, truskawki, pomidory. Czekajcie, a siewnik do zbóż? A no tak, bo to do zboża jest. To do drzewek, a to do kukurydzy, do rzepaku, do takich pierdół. Czyli takie sadzarki jeszcze nie mam. Okej. Okay. Damy ją tutaj na parking, bo to jest troszkę większa sadzareczka. Dobra. To już mamy zrobione. I zrobimy sobie jeszcze jakieś poletko pod to. Dobrze się akurat składa, bo patrzcie, tu zostawiłem kawałek miejsca i tutaj, bo tutaj oczywiście były ta mała obora dla tam 6 krów. Już się poprawiam. A tu sobie możemy zasadzić wielkie pole papryki. Myk. I oczywiście ekipa niech tutaj się zajmie tym terenem. Traktor widzę, mi się już troszkę psuje. Będzie trzeba go dać troszkę do renowacji, aż czasem oczywiście go wymienimy na nowy model. Zebrano 21 tysięcy kukurydzy. Bardzo dobrze, kukurydza oczywiście mi się przyda, bo to jest pokarm dla naszych tutaj zwierząt. To jest oczywiście pokarm dla naszych zwierząt. Fajnie by było, jakbym miał większe kurniki. To by mnie pogardził takim większym kurnikiem. Wtedy można by było się bardziej zająć jakby rozmnażaniem tych kur. Tylko poczekajcie, właśnie, bo ja nawet nie lukałem. Tu mam odblokowane wszystko. Magazyny, no magazyn z chłodnią jeszcze mam nieodblokowany.
Tu bardzo dużo jeszcze nie mogę budować tych przetwórczych rzeczy. Parkingi mam wszystkie. Dom gospodarza, no to wiadomo, że mamy tylko ten jeden tutaj nasz główny domek. Nie, nie mogę chyba. Mogę średni kurnik zbudować. Średni budynek do hodowli drobiu. I przykładowo mogę tam chyba prowadzić też inną hodowlę, nie tylko kurczaki będą hodować, widzę. Duży kurnik pewnie będzie później dostępny. Ale nawet nie mam miejsca, żeby to zbudować. Chyba, że tu bym zbudował zamiast tych drzew. I kurniczek koło domu? Nie, niech tu ten dom gospodarza będzie taki... A najwyżej kupię sobie kolejny teren, to wtedy pomyślę o poszerzeniu. Dobra, kultywację proszę zrobić tutaj, myk. A my dalej lecimy. Zauważyłem, że najlepiej jest właśnie po prostu sobie klikać tutaj u góry i po prostu automatycznie tam przydzielać pracowników. Gra oczywiście automatycznie dobiera tych, którzy najwięcej zbiorą, czyli tych z umiejętność opieki nad roślinami. Bo oni automatycznie, wiadomo, tam zbierają z tego, co ogarnę, więcej po prostu. No i z tego, co zauważyłem, to najlepiej od razu sobie walnąć właśnie te nawadnianie. No i wtedy jakby jakość pól, wszystko jest na full. No i można powiedzieć, że dostajemy maksimum tak jakby tych pomidorów tutaj. Więc bardzo fajna sprawa. Dobra, myk, myk, myk. Tu jest zrobiona kultywacja, zrobiona. Teraz oborniczek, oborniku też mamy dosyć sporo, wiadomo, tam krówki produkują, no i możemy zebrać tutaj. I możemy tutaj już zebrać, widzę, nasze wisienki. Na pewno dużo tego nie będzie, z tego tutaj jabłek i wiśnie będzie sporo. A tu myślałem, czy po zebraniu, myślę, usunę te wszystkie pola tutaj z drzewami i zasadzę jedno duże z gruszkami. Wtedy będę miał takie, powiedzmy, trzy takie, no, większe, powiedzmy, miejscóweczki z jabłkami. Proszę pracować, tu już nawiezione jest. Gotowe, nawieziono, dobra. I oczywiście weźmiemy tutaj paprykę. Słodka, czerwona papryka, 500 sztuk, łopanie. Troszkę tylko zasadzimy, widzę. Kukurydza chyba zdarzała, z tego co też czytałem w tym. Zobaczmy, kukurydza. 5, 5, 5, 5, na przykład. Aha, 3000 i nasionka. No, powiedzmy, troszkę chyba na to wychodzi, podrożało. Dobra, tu oczywiście kolejne pracownicy. Twoje zwierzęta są gotowe do rozrodu, super. Super, super, super. Będą dwie krówki do sprzedania. Okej. Niech się tam produkują. 21 pracowników jeszcze, bo panie. Jabłuszka zebrane, tak? Rzeczy gotowe do rozrodu. Kolejnego tego wyślemy. Tutaj widzę, już jest trawkę do zebrania dla krówek. Dobra, nasiona powinny już być. Dokładnie, 500 sztuk. Sadzenie. Ekipa Acapulco oczywiście, niech tam sobie działa. I kolejne zbiory tutaj aktywujemy. Żeby kolejny rozrzut? Tak, dokładnie. Będziemy mieli wszystkie trzy obory z maksymalną ilością krów. Więc od razu posprzedaję dwie krówki i dodatkowo sobie na tym troszkę zarobimy. Jeszcze tam niech przyjdzie inseminator. Dobrze mówię? Inseminator? Inseminator, dobrze. Dobra, proszę pracować. I tutaj oczywiście kombajn, żniwa zrobimy. Zbieranie żyta, żyto się oczywiście przyda, pszenica. Co z tą pszenicą? Aha, zebrałem, Boże, kukurydzę zebrałem. Pszenica rośnie 8 dni jeszcze. No te drzewa raczej nie urosną, ale i gruszki i jabłka powinny jeszcze chyba zdążyć do jesieni. O, no właśnie. Dobra, cel zrobiony, moi drodzy. Zasad czerwoną paprykę na polu. Super. Co dalej? Co dalej, mój drogi ojcze? Kup sadzarkę do ziemniaków. Zasadź kiełkujący ziemniak na polu. Ukończ szkolenie, kurs zarządzania przemysłową fermią drobiu. Szkolenie z prawa pracy i z bankowości. Kontynuuj.
To mamy. Farma drobiu. Zaraz to chyba ogarniemy. To jest chyba, że kury się po prostu szybciej rozradzają, no to chodzi. Sadzarka do ziemniaków, no problemo. Sadzarka do ziemniaków, 8000, nowa maszyna. Na parking, ostatnie moje miejsce na parkingu. Coś szczerze, będzie trzeba zainwestować w nowe miejsce. W nowy parking. Nowe miejsce, nowy ja, nowa ty, oh yeah. Zbieranie trawy jeszcze tutaj zostało. Właśnie, czy zostały mi jakieś nasiona? Zostały mi jakieś nasiona a propos... papryki, nie, rzeczywiście chyba tam wyszło, że... zasadzono 500 też papryk. Tylko nie wiem, czy to mi w ogóle wyrośnie, ale no taka misja, więc najwyżej będę troszkę stratny, ale to tam wiecie, w szklarniach sobie na to odkuję. Dobra, szkolenie mi się udało, więc zrobimy to szkolenie farmy drobiu. Farma drobiu, czekajcie, gdzie to jest? To jest chyba tutaj rozrzut drobiu, tak? Warsztat dla hodowcy drobiu. Kurs zarządzania farmą trzody chlewnej, bydła. Nie mam tego szkolenia. My są farmią drobiu. Mam bydło, kus owiec, chlewna. Są warsztaty rolników. Nie mam. Może muszę najpierw zrobić to szkolenie a propos rozrodu drobiu. Tak, patrzcie, tu się wtedy dostępny kurs. Kurs zarządzania przemysłową farmą, tak. Czyli muszę najpierw zrobić to szkolenie 6 dni. No panie. O panie, to czekanie jest, ale dobra, damy radę. Damy radę. I jeszcze zrobimy tego kiełkującego ziemniaka, zasadzimy. Myślę, że akurat tutaj będzie dobre miejsce na ziemniora. Od razu oczywiście kultywacja, myk. Tutaj jest gotowe do zbioru, więc robimy żniwa. Myk. Tu jest ogarnięte, tu jeszcze trzeba zebrać. Pomału, moi drodzy, żniwa się kończą, dochodzi jesień. To jeszcze kolejni pracownicy, niech zbierają pomidory. Prawie dobijamy 2 milionów, moi drodzy, brawo. Brawo. Niech te... Nie wiem, czy w ogóle ta papryka urośnie, trudno. Czy mówi, trawę proszę zebrać. Tu zaraz mi wyrosną drzewka kolejne. Jak z tymi elektrowniami tam. No jakoś tam produkują ten prąd. Ale no zmniejszyli to. Zarobek z tego. Elektrownia wiatrowa, 80 tysięcy, ale no jak ktoś ma tyle elektrowni wiatrowych jak ja, no to te zarobki tak gdzieś jak tam minimalnie może troszkę zmalały. Czyli co, no musimy poczekać 60 dni. Zrobimy szybkie to sadzenie tych ziemniaków i myślę, że zrobię po prostu taki no cięcie, no. Nie będę was zanudzał moją normalną pracą, czyli tutaj zbieranie pomidorów, obrabianie tych pól, rozmnażanie tutaj oczywiście krów. Tylko no będziemy lecieć, starać się robić te misje i będę je wam pokazywał. A z czasem oczywiście będę wam też pokazywał zmiany, jakie na farmie wchodzą. Będę sobie oczywiście planował poszerzać tutaj tą moją farmę. Ciekawy jestem, jak maksymalnie można poszerzyć tą farmę, jak to będzie wyglądało, maksymalnie sobie ją rozbuduję, to może być fajna sprawa. Dobra, zrobiona. Nie zrobiona. Jest teraz kultywacja skończona. Teraz maszyną przejeżdżam, zrób akcję. Ale powiem wam fajnie mi się ta farma ogarnęła, jestem zadowolony z niej. Będziemy się rozwijać dalej oczywiście tutaj na farmie. Ja już nie mogę doczekać, kiedy będę mógł te przetwory robić różne, nie? Jakieś tam z pomidorów będę mógł robić soki z mleka, jakieś sery. Tu jeszcze można nasiona, mięso robić.
ze zwierzątek oczywiście, przerabiać zwierzęta. Nadwyżkę powiedzmy. Fabryka mrożonek, albo zamrażać właśnie jakąś część i eksportować to. Pewnie gra nam jeszcze to będzie kazała robić i budować nam takie różne firmy przetwórcze powiedzmy. Wtedy myślę, że sobie tutaj poszerzę ten teren w dół. I tutaj, albo tutaj gdzieś może w tym kierunku gdzieś sobie wybuduję coś z tym tematem. Zobaczymy zresztą. Wiecie, gdzieś tu one powinny się rozmnożyć. 12 tutaj się rozmnożyły, sprzedaj. 48 dni jeszcze do ogarnięcia. Wilgotność gleby słaba, ale to na razie nas nie obchodzi. Ziemniak, kiełkujący ziemniak, kup. Łopanie, prawie tonę tego musiałem kupić. Ale no problemo, kiełkujący ziemniak zasadź. No i jeszcze to szkolenie nam zostanie, czyli no już wam to daruję czekanie, aż przejdę to szkolenie. I spotkamy się, jak już to szkolenie będę miał na prawie, że na ukończeniu. Tutaj kolejne zbiory, proszę bardzo. Będę mógł wtedy już się pozbyć tych pól w sumie. I posadzę sobie wielki taki sad z gruszkami. Kasujemy, tutaj jeszcze niech to mi zbiorą. No i co, są już chyba ziemniaki. Nie to, sadzenie, ziemniaki, perki, myk. Pyk, pracuj, dobra. Tutaj jeszcze trzeba zebrać z pola słomę. No dobra, trawka rośnie, ta papryczka jakoś tam rośnie. Ciekawe, czy zdąży urosnąć. Ale może być ciężko. No zobaczymy zresztą. Patrz, już czy mnie zadręczam. Czy papryka wyrośnie, czy nie? Czy wyrośnie, czy nie? O nie. Jesteśmy zgubieni. 17 minut, kurde. Tak ten czas leci w tej gierce. Tak ten czas leci w gierce. A to coś się tu wydarzy, a tu coś trzeba zrobić. A to coś tam. Pole czerwona papryka. Trzeba tutaj przeciwko chwastom zrobić. Przeciwko chwastom. Myk. To kupimy i najpierw niech to jeszcze podleje. Ja muszę ten traktor jeszcze naprawić, cholera jasna. Pastę w twoim polu, to wiem. Żadna nowość. Jak ta sytuacja wygląda? Bilans? Miód wielokwiatowy 5000, pomidory 7000, pomidor 20000, krowy, pomidor 9000. No, ujdzie, no idzie zarabiać jeszcze. Myślałem, że będzie jakaś lipa, że strasznie znerfią te pomidory, że nie będę tyle zarabiał na tych pomidorach i te szklarnie pójdą do wywalenia, ale na szczęście no nie jest tak źle. Ciekawe jest to właśnie, jak będzie sceną, jak pomidory przerobię na te soki, czy jak to tam się nazywało. Chyba soki. Dobra. Zbudujemy sobie takie duże pole tutaj. Bo jeszcze ewentualnie będę miał coś do zadania zrobić, to wtedy się ogarnie. Zasadzimy sobie tutaj wielkie pole gruszek. No i będziemy mieli takie powiedzmy trzy fajne sady. Tu wypadałoby podlać ten sad i tutaj w sumie podobnie. Ziemniaki są też, widzę, na wyczerpaniu, więc damy podlewanie, myk. To ogarnięte. Jeżeli chodzi o to, to już tutaj będzie wszystko, podlewanie maszyny. Tak, tutaj podlewanie zrobię, bo tu się podlewa. Tu zrobimy odchwaszczanie, to wtedy tą trawę podlejemy. No tak, miałem was nie męczyć tym czekaniem. A was zamęczam. No dobra, to widzimy się, moi drodzy. To widzimy się po cięciu krótkim. Ładnie wszystko podlewa. Bardzo, bardzo ładnie. Oferta z urzędu pracy. Wyszkol pracownika. Przepraszam bardzo, ja swoich pracowników mam na maksymalnym poziomie. Nie mam kogo szkolić. Wszystkich wyszkoliłem na mistrzów. Dobra. Tu chyba traktor ma problem. To się chyba bagnęło z nim.
Już się podlało, pozabierają. Tak, tu zabiera, okej, okay, tu działa, widzę. A co z tymi polami tutaj? I tutaj gościu z kultywacją, nie wiem, z tą orką coś szwankuje. Dobra, już was nie męczę tym. Widzimy się po krótkim cięciu. Halo, halo, moi drodzy, jestem po krótkim małym farmingu. No i moi drodzy, udało się. Właśnie dobiega końca kurs a propos drobiu. My i myk. Mamy zaliczone, proszę bardzo. Sukces. I co dalej? Co dalej nam gra tutaj rozkazuje, każe zrobić? Średni dom gospodarza. No akurat rozbudowany już mam dom gospodarza. Kupić nową ziemię. Już mam dwie kupione nowe ziemie, więc też widzę zaliczyło. Okej, okay. Okej. Okay. Co dalej, moi drodzy? Przyszła pora na otworzenie nowej hodowli. Wybuduj dwie małe szopy, kup 5 owiec i 5 kóz. Da się zrobić. Ale, moi drodzy, troszkę poszerzyłem teren właśnie o kolejną już tutaj część. Dokładnie tutaj niżej, pod szklarniami. Pomyślałem, że dobuduję tutaj ule. Jak widzicie, już przygotowałem dwa pola, na których będę również sadził grykę i rzepak, tak jak w przypadku tych malutkich poletek tutaj. Tylko po prostu te małe poletki zostawiam, będę tutaj tak samo sadził. A tu mamy dodatkowe takie gigantyczne pola, żeby te pszczółki no, mogły sobie ten miodek tam fajnie produkować. Ale dobra, mniejsza o to, moi drodzy. Wypadałoby zrobić te zadania nasze, co tu nam dali. Jeszcze tak, Zuzanna. Poszukujemy Zuzanny. Jest Zuzanna Kwiatkowska. Dostać przesyłkę, ok. No i zobaczmy. Co potrzebuje do 2x mała szopa. Aha, takie szopki po 12 tysięcy, no dobra. Tu sobie postawimy jedną szopkę. Mała szopka i tutaj drugą. Tutaj będzie druga. Zbudujemy tu jakąś tam ścieżkę, powiedzmy, żeby to miało ręce i nogi. O, myk. Ciekawe, czy... O, tu coś jest nie tak. Oczekiwanie na materiały budowlane. Jest problem chyba. Jeszcze raz to zbudujemy, czekajcie. A teraz się powinno to chyba wybudować. O kurde, a ten kurnik jaki wielki. O, no i coś takiego niech będzie, dobra. Będziemy mieli 3 zamiast 2. I tu jeszcze taką małą dróżkę wybudujemy. Żeby to jakoś fajnie wyglądało. O, elegancko. Ładnie, ładnie. To mi się kurde podoba. Tu jeszcze na szybko pomidorki. Zbiór pomidorków ogarniemy. I tak jak myślałem, no ziemniaki niestety, jak widzicie, obumarły mi. Szkoda, no ale trudno. Tutaj oczywiście wiśnie, jabłka, jak i gruszki sobie ładnie będą rosły. A my tutaj mamy rozród jeszcze krów. Tutaj jest maksimum, więc troszkę sprzedamy. Teraz zostawiam zawsze po 8 krów i one się tam dalej będą ogarniać. Dobra. Mniejsza o to, potrzebuję jakichś pracowników. Tutaj mamy jedną osóbkę dobrą na to miejsce. I tu mamy wziąć kozy, tak? 5 kóz.
5 kus, a tutaj owieczki. Tu możemy oczywiście zmieniać sobie właśnie, jakie chcemy zwierzęta hodować. No i mamy problem, bo nie mam osoby dobrej do zwierząt. Będziemy musieli zainwestować w domek dla pracowników kolejny. No dobra, niech będzie. Teraz postawimy tutaj kolejną budkę dla nich. Myk. Kolejne zbiory pomidorów przy okazji zrobimy. Znowu taki moment przychodzi, że mam problem z pracownikami. Będzie trzeba troszkę pozatrudniać i... A, i w międzyczasie, żeby nie marnować czasu, to odpalę jeszcze jakiś kursik 30-dniowy. Te 30-dniowe są spoko, bo to szybko mi zleci. A później będę robił te najdłuższe, czyli 60-dniowe kursy. Bo te są dla mnie, powiedzmy, priorytetem. Póki co te krótsze, żeby wiadomo, no, jak najszybciej te wszystkie kursy tam poukańczać. Bo kursów jest bodajże ograniczona ilość, jeżeli się nie mylę. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Tak jak mówię, przydałby się ktoś do zwierząt. Proszę bardzo, jest jedna osoba. Jest druga osoba. No dobra. Oczywiście od razu te dwie osoby wyszkolimy na maksa. Taki ze mnie dobry pracodawca. Od razu jeszcze szkolenia przeprowadzam, żeby było jak najlepiej. Dobra, myk. I 5 owiec potrzebuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Tu są kozy, tu są ten. Co one jedzą? Trawę, kiszonkę, jabłkę, sieczkę i gruszkę. Akurat gruszki sprzedałem, ale trudno, trudno. Jakoś sobie poradzą. Owieczki, a tutaj damy jeszcze znowu kuski. No i dobra, mamy cel zrobiony. Okej. Okay. Uchoduj 15 kaczek, 10 gęsi, 5 indyków oraz ukończ szkolenie warsztat dla hodowców bydła, owiec i kóz. O kurde, takie większe zadanie dostaliśmy teraz. Jeszcze tutaj dostaniemy, tak. Szkolenie mam chyba ukończone, dokładnie. Kaczki, gęsi i indyki. Kaczki, dobra. To też nie powinno być problemem raczej. A tutaj widzę są, tak? Kaczki, gęsi, indyki. Czyli bym musiał trzy kurniczki sobie postawić. Najlepiej by było postawić te mniejsze, ale ja sobie zbuduję te większe, bo czemu nie? Bo czemu by nie? O, źle wybudowałem. Krzywo! O, dobra, tak powinno być. No kurde, a tu jedzenka nie ma. Nie no, jest kiszonka, jest trawa. Nie powinno być problemu. A nie, dobra, już jest, okej. Okay. Już jest, nie ma problemu. Nie będę potrzebował więcej pracowników a propos zwierząt. Więc od razu, moi drodzy, zrobimy zatrudnienie. Potrzebujemy osób do zwierząt. Myk. Myk. Dobra, dwie osóbki mamy póki co. Od razu je szkolimy. Na maksa. Why not? Tu jeszcze tą. Helena! Helena, mam zawał.
do roboty. Myk. I tutaj mają być kaczuszki. Tu mają być kaczuszki. Kupimy na start powiedzmy 10 sztuk, żeby się tam jakoś ogarnęły. Kolejna osoba tutaj idzie. Tutaj będą gęsi. Gęg. Myk. Na razie jedną osóbkę damy. 10 gęsi, okej. Okay. Zwierzęta gotowe do rozrodu. No to myk je tam do rozrodu. Tutaj też myk do rozrodu. Dobra, kolejni pracownicy do zwierząt. Potrzebuję jeszcze trzech. Potrzebuję jeszcze trzech osób do zwierząt. Dwie. I są trzy osoby do zwierząt. Dobra. Od razu przejdziemy z nimi na szkolenie. Myk. Myk. I myk. Możemy jeszcze jednego pracownika sobie zatrudnić. No dobra, damy Brunona, niech będzie. I Brunona wyszkolimy na maksimum sadownictwa, tam roślin. Dobra, dobre. Kolejny rozród. Kaczki tu się proszę bardzo chcą rozstegować. Kozy też widzę, elegancko. Gęsi są, opiekuna muszę tu dopisać jednego. Myk. Pszenicę mają. No tak, właśnie czasami jest problem z opiekunami, że oni bardzo wolno przynoszą powiedzmy jedzenie. Co tu możemy? Sorgo, łubin bym mógł kupić im. No dobra. Rynek, sorgo, żeby miały co jeść. Bo raczej no, nie będzie mi się chciało tego sadzić, produkować, więc sobie kupimy 10 tysięcy. I tu bym sobie to sorgo dodał. Sorgo, myk. Będę miał dodatkowe jedzenie, można powiedzieć. Bo mają owiec, mają pszenicę, żyto, kukurydzę. Choć te żyto już widzę mi się kończy trochę. Owiesu mam mało. Dokupimy sobie troszkę owiesu. Owies. No tak, powiedzmy 4000. Na bogato, kurna. Hodowlę. Właśnie. Kolejny rozród gęsi, kolejny rozród kaczki. Jakoś to chyba pójdzie w miarę. Jeszcze muszę sobie indyki ogarnąć. Jeszcze jeden taki duży sobie postawimy. Myk. Tu będą indorki. Do roboty, zbierać mi tu kurna. I moi drodzy, sami widzicie, coraz więcej rzeczy dochodzi. Coraz więcej. Więc jest co robić, cały czas praktycznie coś robimy. Dobra, kozy tam chcą się kozić. Swoją drogą. No i patrzcie, odpaliłem tylko na chwilę i już kurna musimy kończyć odcinek. Momentalnie, tak to szybko leci. Massacration, moi drodzy, massacration. Dobra, tam się rozród robi. Rzeczywiście szybko idzie teraz ten rozród, jak przeszedłem te szkolenia tam. Właśnie jeszcze do Uli potrzebuję ludzi, ale tu mam jeszcze jakąś osobę, widzę. Prawda, ogarnie ule. Tutaj dostawimy resztę uli, żeby już było z głowy na wiosnę. Nie będę musiał sobie tym gitarę zawracać. Ule będziemy mieli z głowy. No i dzięki temu będę miał więcej miodu, co się równa z większą kasą. A przy okazji troszkę rzepaku zbiorę i troszkę... Co się tam nazywało? Rzepak i gryki. O, gryki. Dobra, kolejny rozród. Strasznie szybko widzę, te kaczuszki się tam robią. Bardzo fajnie.
Tutaj oczywiście tych dwóch pracowników, których szukaliśmy niedawno. Myk, myk, myk. Oczywiście. Nie kury. Fucking. Nie kury. Nie chciałem kur. Gęsi się tutaj robią. Indyki chciałem tu kupić. Warsztat dla rolników ukończono. Nie chcę kur. Indyki. I kup od razu 10 indyków. Niech się ogarniają, oni tu jedzenie powinni dostarczyć. Łubin i słoneczek jeszcze można by było ewentualnie kupić im. Łubin. Ile byś chciał za 10 tysięcy, gro? 11 tysięcy, dobra. I słonecznik. Niech mają różnorodne jedzenie, nie będę taki żyła. Nie będę żydził kasy dla zwierząt. Ale słonecznik strasznie drogi. Powiedzmy, nie wiem, z 5 tysięcy chociaż? Dobra, 5 tysięcy może być. Kurde, nie możemy zbankrutować. Dobra, indyczki to ogarnięte. Jeszcze tutaj ten jeden ul. Czy ja mam pracownika do tego? Nie mam. Nie mam do tego pracownika niestety. Wypadałoby jeszcze jeden domek wybudować i załatwić sobie jeszcze jednego pracownika do ula. A resztę bym wziął pod zbieranie pomidorków. Zatrudnił. Dobra, kaczuszki widzę znowu. Zwierzęta głodują. Dlatego, że piekunowie się opierdzielają. Przynieście tutaj indykom jedzenie, niech nie głodują. To mi się kurę nie podoba. To mi się kurę nie podoba, ziom. Mleko kozie, mleko owcze mamy. Wełnę owczą mamy również. Wypadałoby autohandel zrobić, nie? Autohandel. Teraz tak, co my tu mamy? Łubin, kukurydza, to nie. Mąkę pszenną na pewno sprzedawać. Mleko kozie również, bo na razie nie możemy nic z tego przetwarzać. Okej. Okay. To jeszcze możemy sprzedawać? Owies nie, rzepak sorgo nie. Wełnę owczą też mogę. Czerwona papryka. Jeżeli będę sadził, to niech też się sprzedaje lepiej. To też możesz sprzedawać jabłka i to nie. Kapusta. Nie wiem, czy będę sadził kapusta, ale niech się sprzedaje powiedzmy. Maliny też. Masło też. Mięso na razie nie wyrabiam, więc to mnie nie interesuje. Mrożonki też nie. Serki też nie. Ogórki. Ser krowi. Soki. Sztuczny nawóz, truskawka, wiśnia, ziemniak. Ziemniak, żółty ser krowi. Tak, tego na razie jeszcze nie mogę. Ale mleka i wełna zostaje sprzedana, więc okej. Wszystko tak jak powinno być. To tam jest paczka dla Konrada. Konrady. Konrad Wallenrod. Gdzie jest pan Konrad? Do tych pracowników mam, że odnaleźć teraz tego właściwego, dla którego przyszła paczka, to jest masakra. W początku było łatwo, bo miałeś 8 pracowników, a teraz 112 pracowników. I szukaj gościa, któremu paczka miała być dostarczona. Powodzenia. Pan Konrad proszony do recepcji. Powinna być wyszukiwarka, nie? Że sobie wpisuję, nie wiem, Konrad. Coś na zasadzie właśnie... A, poszukam sobie mojego pracownika, wezwę go. Niech ludzie przekażą mu wiadomości. No i patrz, nie widzę tego Konrada. Konrad się, kurczę, ukrył. Z Bogdan, Bruno, nie wiem, nie widzę go. Trudno, nie dostanie. Dobra, moi drodzy. Ja już was nie będę więcej męczył. Jeszcze zbudujemy sobie, moi drodzy, razem miejscóweczkę dla pracowników. No i co? Widzimy się, jak mi się wyhodują zwierzęta.
Ja sobie jeszcze tutaj przy okazji z wami jeszcze odpalę kolejny kursik, czyli mniejsza szansa na zachwaszczenie. Jeszcze tutaj na choroby, to będzie dobre. Tu! To powinienem zrobić. Zwiększenie zbiorów miodu. To by było spoci. No dobra, no mamy czas. Na spokojnie wszystko będę sobie rozwijał. A póki co, moi drodzy, to tyle. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcineczkach. Ciao!